Cześć, ja jestem Łukasz z kanału Keep the Beat i jest mi bardzo miło, że postanowiłeś kliknąć i włączyć ten film, ale skoro tutaj już jesteś, to albo jesteś fanem czytania książek, albo lubisz oglądać koszykówkę, albo po prostu szukasz taniego prezentu na ostatnią chwilę pod choinkę. Jeśli na jakiekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, no to bardzo dobrze trafiłeś, bo przedstawię Ci dzisiaj kilka pozycji koszykarskich, które warto sobie sprawić na prezent. Dla siebie też, bo samemu sobie też można sobie zrobić bardzo fajny prezent, ale komuś chyba nawet lepiej, bo to miłe jest. Taki gest. Powiem nawet więcej, książka to jest najlepszy prezent, bo ma najwyższy stosunek jakości do ceny. Najwyższy stosunek czasu rozrywki do ceny. Po prostu, książka jest tania, czyta się ją długo, jest super. Przejdźmy do tytułów. To może na dzień dobry zacznę od wielkiego nazwiska, czyli od książki o Kobim Bryancie, książki Mike'a Sielskiego W pogoni za nieśmiertelnością. Nie jest to taka typowa biografia o Kobim Bryancie z jednego prostego względu. Ona opowiada głównie o jego dzieciństwie, o jego grze w szkole średniej, przede wszystkim o tym opowiada, oraz o tym przedsionku przed ligą NBA. Jest oczywiście bardzo długa sekcja poświęcona temu, w jaki sposób Kobe został przez Los Angeles Lakers wydraftowany. I była to taka dość skandaliczna historia, nie będę spoilerował, jeśli jej nie znacie. Ja od siebie jestem w stanie ją polecić z tego względu, że ta książka zawiera w sobie treści, których nigdzie indziej wcześniej nie można było poznać. A wiecie, to jest życiorys Kobe'ego Bryanta. Dokopać się do czegoś, czego nie wiemy, jest naprawdę bardzo trudno. Także polecam. A w razie czego jeszcze można sobie dorzucić taki oto piękny kubeczek do kawy, herbaty. Wspaniałe rzeczy wynikają z ciężkiej pracy i wytrwałości bez wymówek. Black Mamba. Dobrze, druga książka to jest bardziej album, to jest taki atlas. Jak ja byłem małym dzieckiem, to często rodzice kupowali mi na święta właśnie jakieś atlasy. Atlas dinozaurów, atlas ryb, atlas geograficzny. Jakbym dalej był dzieckiem, to być może kupiliby mi atlas 75 lat NBA Dave'a Zaruma. Jak mówi okładka, jest to ilustrowana historia najlepszej koszykarskiej ligi świata. I w sumie nie wiem, co tu więcej dodać, bo ta książka to jest jedno wielkie takie skrócone, troszkę też uproszczone, bardziej dla nowicjuszy, kompendium wiedzy na temat tego, czym jest NBA, w jaki sposób osiągnęła swój ogromny sukces, najważniejsze nazwiska, największe legendy, najważniejsze wydarzenia, przekrój lat wszystkiego, co wydarzyło się w National Basketball Association. I to jest taka pozycja, która może się spodobać zarówno 7-latkowi, bo jest dużo obrazków i dużo takich ciekawostek, jak i na przykład 40, 50, 60-latkowi. Warto sprawdzić. Teraz przedstawię Wam książkę, która jest moim prywatnym, subiektywnym zdaniem najlepszą książką koszykarską tego roku. Scott Howard Cooper napisał książkę Steve Kerr od Chicago Bulls do Golden State Warriors. Kim jest Steve Kerr? No, trener, zawodnik, człowiek z mroczną przeszłością i po przeczytaniu tej książki, z której dowiedziałem się naprawdę bardzo wielu nowych rzeczy na temat życia Steve'a Kerra, stwierdziłem jedno. To jest niesamowite, ile sukcesów można osiągnąć, zaliczając co chwilę mniejsze bądź większe porażki. Bo na tym właśnie polegało życie Steve'a Kerra. Cały czas życie kopało go w zadek, a mimo to parł do przodu i wychodziło mu to, co miało mu wychodzić. Z tej książki poznamy jego mroczne dzieciństwo, jego drogę do NBA, jego kontuzje, które miały w zasadzie zakończyć jego karierę, jego nagłe przejście do ligi NBA, oczywiście wszystkie te lata mistrzowskie z Chicago Bulls, cios od Michaela Jordana, ale są też oczywiście historie związane z Orlando Magic, Portland Trail Blazers i przede wszystkim z tych trenerskich lat Golden State Warriors. Ja od siebie polecam z całego serca, najlepsza książka tego roku. Teraz pokażę Wam konkretnego grubasa. Jeff Benedict napisał biografię LeBrona Jamesa. Jest ciężka, w twardej oprawie, gruba i jak to SQN reklamowało te pozycje wcześniej, w kilka miesięcy temu, jest to kompletna biografia LeBrona Jamesa. To jest takie troszkę zabawne, biorąc pod uwagę to, że ta biografia naprawdę jest kompletna, ale to jest bardzo imponujące, że LeBron James cały czas gra w tej lidze i cały czas jest aktywnym zawodnikiem i cały czas jest jednym z najlepszych koszykarzy w NBA. Jeśli chcecie poznać dzieciństwo, życie, całą drogę aktualnie najważniejszego zawodnika NBA ostatnich 20 kilku lat, no i oczywiście kubeczek. Można też sobie dokupić. Z LeBronem. I z koroną, i z numerem 23. Zostały nam jeszcze 3 pozycje. Jesteśmy przy biografiach, więc pogadajmy o biografiach. Giannis Antetokounmpo. Nieprawdopodobna historia mistrza NBA. I oczywiście to też jest historia, która wciąż jest pisana, bo Giannis jeszcze nie jest aż takim starym zawodnikiem, ma jeszcze przed sobą bardzo wiele lat grania, ale jeśli chcecie poznać historię jego dzieciństwa, bardzo takiego trudnego, pełnego biedy,
rasizmu i wszelkich możliwych problemów społecznych, to naprawdę polecam, bo rodzice wychowali go na naprawdę bardzo porządnego chłopaka, miał wsparcie z każdej strony ze swojego starszego brata Thanasisa, w ogóle cały ten kolektyw braci, oni się trzymają ze sobą naprawdę bardzo blisko. I cała ta droga, żeby zostać koszykarzem, żeby załapać się do jakiegokolwiek klubu u siebie w Grecji, a później nagle przyjeżdża scout, jest tobą zainteresowany i trafiasz do wielkiego świata, do Ameryki, do USA, jesteś zawodnikiem NBA i to zderzenie tego biednego chłopaka z wielkim światem, wielkimi pieniędzmi, to jest coś, co naprawdę warto to poznać i to, co mi najbardziej w Janisie Antetokounmpo imponuje, to to, że on się w ogóle nie zmienił. On już jest teraz multimilionerem, mistrzem NBA, dwukrotnym MVP, a dalej ma w sobie te same suche żarty, prostotę życia i ten taki zraźliwy uśmiech. Ale skupmy się na książce, książka jest naprawdę bardzo udana, ja od siebie polecam. Na koniec mam dla was dwa nieoczywiste tytuły z tego względu, że one wcale nie muszą pójść do rąk fanów koszykówki. Oglądaj koszykówkę jak geniusz Nicka Greena. Nawet nie wiem, w jaki sposób mogę wam tę książkę tutaj sprzedać. To jest po prostu pozycja, która opisuje koszykówkę w kompletnie niekoszykarski sposób. Oczami ludzi, którzy z koszykówką nie mają nic wspólnego. I to jest dla mnie, dla fana koszykówki, dla osoby, która zajmuje się koszykówką od lat na co dzień, było to tak odświeżające i tak bardzo otwierające głowę, że w skrócie chciałbym wam to polecić, żebyście też być może doznali takiego olśnienia. W tej książce można poznać opis koszykówki będący aluzją do świata geografii, będący aluzją do świata telewizji, magii. Rozdział, w którym autor porównał ruch planet w kosmosie do podania nadanego idealnie w tempo, zmienił moje życie. Oglądaj koszykówkę jak geniusz. No i na koniec najciekawsze, książka kulinarna. Gotuj i jedz jak Shaq. Tak, to jest ten człowiek, Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers, Miami Heat, pewnie kojarzycie. Kilkadziesiąt przepisów na kulinarne przysmaki, słodycze, prosto z kuchni oraz z głowy Shaquille'a O'Neala. To jest naprawdę bardzo odświeżające i ja osobiście też miałem okazję, póki co tylko dwa, ale miałem okazję przyrządzić dwa z tych zdań i muszę przyznać, że te burgery wujka Jeroma to jest cudeńko i nie sądziłem, że takie cuda można po prostu tak o przygotować sobie w kuchni. Tak w ogóle, twarda okładka, duży format, kilkadziesiąt przepisów. Ta książka kosztuje 20 zł, a jeśli kupisz ją w zestawie z innymi książkami, to będzie jeszcze tańsza. Po prostu korzystasz z linka, który jest dostępny w opisie pod tym filmem, dorzucasz sobie książki do swojego koszyka, do zamówienia i z każdą kolejną książką masz coraz większy rabat. Jeśli sprytnie sobie to wszystko zaplanujesz, to możesz kupić książkę nawet za 1 złotówkę. Ja wiem, że dawanie książki na prezent to jest bardzo popularny i oklepany temat, ale skoro to działa, to po co to psuć? Jeśli chcesz sprawić prezent sobie na najbliższe kilka miesięcy lub po prostu chcesz też hurtowo kupić książki dla swoich najbliższych, no to skorzystaj z tej promocji, bo ci się to po prostu opłaci. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci w doborze odpowiednich pozycji. Dzięki, że obejrzałeś film do końca. Wesołych świąt!